Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Hell on Earth. Poprzednio tak się śpieszyliśmy, że nawet nie było okazji sprzedać przedmiotów, dlatego też to robimy teraz. No widać, jest tu pewna zbroja, której nie przekażę mojej, gdyż jest ona za słaba. Pozbywamy się jej, tak jak i tej. Sprawdzamy oszczepy. Są one zbędne. Chociaż zawierają też ciekawe bonusy. Pierścień 9 do życia miał być do sprzedaży. Ten topór również i amulet. Pas z kolei. Jest też kiepski, chociaż zawiera odporność, można by go zostawić. Ale nic więcej. Tarcza jest nowo zdobyta. Bardzo dobra. Jeszcze zwiększona szansa na blok. Trzeba uważać, żeby ci włożyć tam, gdzie nie trzeba. Już kilka razy mi się to zdarzyło. A to ma być tutaj. A i też tych mikstur się trzeba wyzbyć. I jeszcze kamyczek. Nie ukrywam, że ten mod jest bardzo ciekawy. Ale zobaczymy, jak będzie później. Na razie zawiera pewne wady. Aha, cień. Niewiele many mi to kosztowało i oczywiście ta umiejętność, z której nawet nie będę musiał korzystać. Tu byłem walczyć, nie muszę od początku. Albo dobrze, skoro tak, to tylko tych tutaj na szybko pokonamy. Tych, których pokonać trzeba. Coś może ciekawego się da znaleźć? Nie, mana mi nie jest potrzebna, chociaż może się przydać. I ta lepsza mikstura, gdzie ona była? Chyba już ją wziąłem. Kutar. I co tu mamy? Jest jakiś talizman, nawet przyzwoity. Noże do rzucania są w cenie. Ta zbroja nie ostrze, nie. Tu dwa miejsca na klejnot może być. A to już są lepsze miksturki możliwe do kupna, dlatego nie trzeba się też za tymi oglądać. Tu już byliśmy. Należy pójść więc tędy. Tu jak jakiś boss to się zatrzymam, do takich przeciwników podstawowych to nie ma co, aczkolwiek sporo doświadczenia tu się zyskuje. A to mój cień. I dobrze. Dobra, żeby nie za dużo, to tak kilka tych tylko. Symbolicznie. O, tu są tacy. No to ładnie. No i wystarczy, zaraz ten zostanie pokonany, pięknie. Koronetka mi wypadła tutaj? Dziwne. Mod potrafi zaskoczyć, jak widać.
Jest nawet trochę oryginalny. Bez obstawy. Też jest dosyć oryginalne. Tu są czempioni. No i posprawdzamy sobie przedmioty. Pierścień, koronetka, gryfa. Tarcza z odpornościami. Poza tym kiepska. Chyba, że... O, tutaj ją na razie położę. Oje, rękawic żółty. Aczkolwiek gorszej jakości. Broń zwiększona, tu są lepsze odporności, szybkość ataku, jeszcze 9 do siły. Tu też są odporności, a tu 21 życia, tu tylko 14. Niech zostanie w zanadrzu. A jeszcze pierścień i koronetka gryfa. Też ciekawe. 14 pancerza. Zostanie tak sobie. Tutaj z kolei są odporności, które też zostaną. Więc dobrze. Może za dużo wziąłem tych mikstur, jeszcze biorę. Ale uważam, że są one potrzebne. Nawet mi nie trzeba, jak widać, zaopatrywać się w broń. Krowa. Chciałem atakować swój cień. Jak widać, nadaremno. Różdżka jest dosyć droga w sprzedaży. Raczej. Szczególnie taka rzadka. No sporo rzadkich przedmiotów tutaj wypada. Kolejny poziom. Jest 10 punktów, tu do czegoś miałem dawać. Na razie do tego, żeby wzmacniać. Przydałaby się taka umiejętność bez limitu. Że nie tylko 20 czy 30, 50, 100, tylko można i można. Też sporo punktów dostawać, przynajmniej 2 za każdy poziom. Na niektórych modach nie da się tutaj tego włączyć. Próbowałem tylko na zwykłym Diablo, jest skrót klawiszowy odpowiedni. Także trudno. O, tu już także zwykła. Widzę, że jestem przeładowany. Musimy się wrócić, to posprzedawać. Za szybko ona biega, no ale... Chociaż może być i tak. Ale ciężko z opanowaniem. Jeszcze niektórych nie zidentyfikowałem. Nie patrzę, co tu jest. Przecież może być wyładowanie jakieś. Ale nie było. Zróbmy tak. Nie o to mi chodziło, tylko o to. Już jest dobrze. Tak, z drugiej strony za wolno, no ale też źle jak biega. A chociaż co tam. Tu tych mi trzeba. Już trzeba iść dalej.
O, to jeszcze do sprzedaży, nóż. Do rzucania. No to się go pozbędziemy. ...47 i to nie jest taka... ...jak tutaj. Z dwoma miejscami i tania oczywiście... ...zamieniam. To na pewno będzie lepsze. 203 obrony ma. A ile ja? 81, dziwne. Jakieś 300. No to jest silna. Ruszamy. Kontynuujemy właściwie tą już eskapadę. Tu na pewno trzeba ustawić. Niestety nie działa tak dobrze jak zwykle. Tam było uszkodzone berło. Ale może i tak ma właściwości soul. To był przeciwnik, myślałem, że lepszy. Kolejny poziom czy ten sam? Chyba ten sam. Wyszło, że nie mam możliwości dodania punktu do umiejętności. Jaka mi się nadarzy. Może tu jest boss. Identyfikacja mi się przyda. Szybko. Dlatego należy z niej skorzystać. Tu wiadomo co za księga. A na wszelki wypadek kliknę, jakby się okazało, że jakiś portal. Jednak nie. Tak jak w Diablo 1 z księgami, które otwierały przejście. No dobrze, co dalej? Tak, mam silny kutar. Dosyć. Daję sobie radę. Punkt nawigacyjny. Zaraz zobaczymy, co jeszcze nas czeka. Wtedy za bardzo nie mogę wykorzystać tej kapliczki z doświadczeniem, gdyż przeciwników nie widać. Poziom umiejętności powinien się bardziej przydać. Zaraz będzie pewnie do używania. O, zobaczymy jak to sobie poradzi. W miarę dobrze. Co jednak dużo doświadczenia nie dostanę na tym poziomie. Wyglądały jak talizman. No to tylko klucz do skrzyni chyba. O, teraz dopiero się zużyło. Mogę wrócić po tą. Mieć wyższe umiejętności. Lepszy cień. Lepsze to. Jednak oryginalna wersja była skuteczniejsza. Bardziej obszarowa. Tu jednak jest inaczej. A, szukamy tego przejścia, tak.
Jeszcze do zasady się przejdziemy. I opłaciło się. Na razie korzystamy jeszcze z tej kapliczki. Taki mamy lepsze parametry. Cień nie zostanie tak łatwo pokonany, więc można korzystać z jego usług. I przechodzimy tutaj. Aczkolwiek czas już jest nagięty. A to już trzeci odcinek. Czwarty, więc trzeba robić to szybciej. Ładnie został pokonany, to oczywiście bierzemy do sprzedaży. I Rubin, coś tu jeszcze. Co to za skóra? Zobaczmy. No 26, ale to już za słabe. Trzeba coś lepszego. Czaszka jeszcze tutaj może coś będzie. Albo i nie, nie ma automatycznego zbierania złota, jak widać. To taka sama zbroja jak tamta. Przynajmniej z nazwy. Jakoś dziwnie tak się złożyło. Dosyć długie przejście. Tu niewiele co jest. Many trochę mam. Antidotum mi zaproponowali. A, tu zwykły champion. Więc nie ma problemu. Chociaż już ciekawa zbroja by wypadła. Tylko tu trzeba zamiast czegoś to wrzucić, jeszcze się wrócić do miasta. ...35 tylko odporność na sprzedaż może być. Kolejna mała tarcza też może być dobra. No to ze sprzedaży to już trudno, nie chcę teraz wracać. No. Słaba. No co, zmieszczę to dobrze. Inne rzeczy się wyrzuci. ...41 to jednak sporo. Znaczy się musi daleko widzieć, żeby przejść tam, gdzie trzeba. To nic mi nie da kolejny punkt, a może będzie trzeba cień wzmocnić. I tak szybciej nie będę pokonywał przeciwniku. Poziom 13 to nawet wysoki, zważywszy, jak teraz szybko dostaję doświadczenie. Właściwie jego ilość jest pokaźna. Jeszcze raz. Można zobaczyć. 24, ale z odporności to już bym to zostawił.
O, dobrze, od razu buty się sprawdzi. O, rzadko się zdarza taki przedmiot rzadki, gdzie byłoby tak mało bonusów. Ale bywa. Mi się chyba raz tylko zdarzył. Teraz drugi. Już jest czas przekroczony, ale trudno. Trzeba dokończyć. Nie, to chyba nie tutaj. No nie. Nawet to się nie wciśnie. Popatrzmy. No to już mi nawet niepotrzebny duży talizman. Bardzo słaby. Tamten też nie jest aż tak dobry, ale jest. 5 życia mi gwarantuje. Choćby z tego powodu należy go zostawić. Gdzie są te przejścia? Przydałoby się, żeby były. Tak będzie lepiej. Te mi będą pomagały. Jeszcze cień postawi swoje. Dobrze, tu mamy mroczną knieję. A gdzie mamy inne przejścia? Potrzebny poziom drugi. Aż takiego zasięgu nie ma, jak widać. To jest taka umiejętność półobszarowa, zaś oryginał był typowo. Więc dlatego gorzej sobie radzi. Akurat ta umiejętność. No, teraz dobrze postawione. Sporo tych kluczy. Bardzo dużo. No tu oczywiście standardowe ułożenie. No i tu byśmy sobie ten odcinek skończyli. W następnym oczywiście drugi poziom i mroczna knieja. Tristram i może jeszcze czarne moczary. Zobaczymy. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.